Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Za nami 42. Święto Róży, zatem w serwisie informacyjnym przybliżamy Państwu wydarzenia z wrześniowego weekendu pachnącego różami. Korowodem, który przeszedł przez ulicę Królewską, rozpoczęło się 42. Święto Róży. Orszak prowadzony przez orkiestrę dudziarską towarzyszył królowej Dominice Walczak i Kacprowi Pawłowskiemu. Kolorowy pochód kończyły dzieci z przedszkola miejskiego nr 15 Bajka w Kutnie. To był początek weekendowych atrakcji nad Ochnią. Od 42 lat spotykamy się, to prawda, w różnych miejscach, na różnych arenach, ale już od 42 lat na jarmarku różanym, obecnie Święcie Róż. Historia, jak zapewne wiecie, róż w mieście, w powiecie, to prawie 100 lat. Taki szczyt właśnie, kiedy Kutno było zagłębiem różanym, to były lata 60., 70. i wtedy zaczęło się to nasze święto. Ono się przeobrażało i mamy ten kształt, jaki mamy obecnie i chyba to jest dobrze. Bo każdy dla siebie tutaj coś znajdzie. Szanowni Państwo, zanim oddam berło, pozwolę sobie na odrobinę prywaty. Doskonale pamiętam moment, w którym jury ogłosiło casting, że tytuł Królowej Róż 2015 przyznano właśnie mi. Pamiętam, jak bardzo się wtedy ucieszyłam, że ta wielka przygoda życia otwiera się właśnie przede mną. I drodzy Państwo, chyba nie mogłam być wtedy w większym błędzie, ponieważ bycie Królową Róż okazało się czymś o wiele, wiele większym niż tylko przygodą. Okazało się ogromną częścią mojego życia. Ostatnio myślałam o tym, co przyniósł mi ten rok, który dzisiaj właśnie kończę. I tak naprawdę wniósł on wiele zmian w moje życie. Nie tylko w moje życie prywatne, zawodowe czy studenckie, ale w każdą jego dziedzinę. Spośród tych wszystkich zmian dostrzegam jedną najważniejszą, mianowicie przemianę, jaka dokonała się we mnie. Rok temu stała tu przed Państwem dziewczyna, trochę niepewna tego, czy to właśnie ona powinna tu stać, czy ona kogoś nie zawiedzie, trochę bojąca się tego, co ją czeka. Dzisiaj stoi przed Państwem kobieta. Kobieta, która jest świadoma swoich możliwości, kobieta, która wie, co dla niej jest najlepsze i ma odwagę, żeby o to walczyć. Drodzy Państwo, jestem i zawsze będę niesamowicie dumna, że przez ten rok mogłam być częścią tak wspaniałego miasta, że przez ten rok mogłam reprezentować Kutno, a więc także i Państwa.
Tak naprawdę uważam, że jeżeli kobieta w głębi serca choć na chwilę poczuje się królową, to tak naprawdę zostanie nią już do końca życia. I tego ci życzę, droga Dominiko. Ogromne brawa. Następuje teraz oficjalne przekazanie berła. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Was w ten piękny piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że najbliższe 3 dni będą dla Was czasem pełnym radości i zabawy, chwilą wytchnienia od codzienności, czasem dla rodziny i przyjaciół, czasem spędzonym wśród kwiatów, muzyki i Szekspira. A teraz przyszedł czas, by powiedzieć to ważne i jakże doniosłe zdanie. Panie prezydencie, Magdo, wypowiedzmy je wspólnie. 42. Święto Róży uważamy za otwarte. Fanfary! Uroczyście także zainaugurowano wystawę róż i aranżacji florystycznych. W tym roku barwne kompozycje kwiatów nawiązywały do dzieł Williama Szekspira. Podczas wystawy można było zobaczyć blisko 100 odmian róż ogrodowych. Wystawie róż towarzyszyła wystawa aranżacji florystycznych, na którą składało się kilkanaście obiektów floralnych autorstwa mistrzów florystyki z całej Polski. Floryści zaprezentowali także stroje stworzone w całości z roślin, w których mogliśmy znaleźć motywy angielskie oraz elementy epoki, w której żył poeta. Scena obok Kutnowskiego Domu Kultury również na chwilę przeniosła się w czasie, bowiem zaprezentowano na niej kabaretowy spektakl plenerowy dzieła wszystkie Szekspira. Bolek, masz jakieś kwiaty? O, no, róże. To rozumiem. No, proszę. Jedno z dwojga jest niewiłe tobie. Czy ty mnie kochasz? O tak. Wiem, że powiesz tak jest i ja ci uwierzę, lecz mimo przysiąg jednak możesz mnie zawieść, o Romeo. Co? Jeśli mnie kochasz, wyrzecz to rzetelnie. O Julio, ja przysięgam na ten księżyc. Oj, nie przysięgaj na księżyc. Na cóż mam przysiąc? O, na tę dziewicę przysięgam. Ale na którą? No to ta pani w pierwszym rzędzie. I tak nie uwierzę, daj pokój przysięgom. Świętu Róży towarzyszył jarmark różany, na którym jak co roku można kupić było regionalne przysmaki, wędliny, ciasta, konfitury czy nalewki. Ponadto stoiska z rzemiosłem artystycznym, upominkami czy ozdobami i biżuterią. Swoje stoisko miały także Lasy Państwowe. Promocja naszych Lasów Państwowych. Jesteśmy tutaj promocyjnie, niekomercyjnie. Mamy taką mini ścieżkę tutaj, można się zapoznać z gatunkami, co można w naszych lasach spotkać. Chcieliśmy trochę to jest pokazać ludziom, jak to nas wygląda, czym się w ogóle tutaj zajmujemy, jaką mamy ofertę handlową, jeżeli chodzi o zakup jakiś tam prywatny. Wychodzimy generalnie tutaj dla dzieciaków z różnymi kolorowankami. W tym roku jesteśmy nastawieni tutaj na edukację najmłodszych dzieci, tutaj przedszkolaków. Motywem w tym roku przewodnim jest drewno w ogólnych lasach państwowych. Można było nabyć za symboliczną złotówkę książki wycofane z bibliotecznego obiegu. Tę akcję już po raz drugi zorganizowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie. Również i Kutnowski Szpital Samorządowy miał swój namiot. Można było w trakcie Święta Róży zbadać poziom cholesterolu, wagę ciała, czy też zmierzyć ciśnienie. Specjaliści w dziedzinie dietetyki udzielali porad, jak prawidłowo się odżywiać. Na jarmarku można było również zgłębić tajemnice kosmosu. To ułatwiało stoisko Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego. Stoisko, które reklamuje zajęcia szachowo-astronomiczne, które odbywają się w Kutnowskim Szpitalu, starym szpitalu, tak zwane Dobre Miejsce Kutno. Zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 17 do 19 szachy, a od 18 do 19 astronomia. Takie zajęcia były prowadzone przez całe wakacje, 2 dni w tygodniu, po 2 godziny. Dzieci mogły nie tylko nauczyć się grać w szachy, grały w turniejach szachowych, zdobywały dyplomy i nagrody. Jeśli chodzi o astronomię, przygotowaliśmy się do nocnych obserwacji i takie nocne obserwacje się odbyły, prowadziliśmy. Dzieci mogły zobaczyć różne obiekty głębokiego nieba, obserwowały plejady, księżyc, prawda, także dla nich, dla niektórych z nich to był pierwszy kontakt gdzieś z kosmosem, z astronomią, powiem tak, że chwyciły ich bakcyla, bardzo zajęcia się podobały. Na placu Piłsudskiego wystąpiły zespoły taneczne i sekcje Kutnowskiego Domu Kultury. Nie zabrakło ogólnopolskiego festiwalu piosenki Kwietnik. Była to już 8. edycja. Atrakcji nie zabrakło także w Parku Traugutta. Najmłodszych przyciągnął przystanek dziecko. Animacje, ćwiczenia i zabawy, m.in. malowanie twarzy,
tatuaży, prace plastyczne, modelowanie w masie solnej czy dekupaż. Jak zawsze frajdę sprawiały dzieciom dmuchane zabawki. Było można spotkać gościa wyjątkowego, który rozsławia Kutno w świecie. Mowa o Łukaszu Wójciku, który opowiadał o swoim szybowcu. To jest szybowiec JS1C, produkcja z południowej Afryki. Szybowiec klasy otwartej, rozpiętości 21 metrów. Nowy szybowiec szybowcowej kadry narodowej, na którym aktualnie trenuję do Mistrzostw Świata w Australii, które będą w styczniu przyszłego roku. A co udało się w ostatnim czasie osiągnąć? W ostatnim czasie jestem aktualnym mistrzem Europy w klasie otwartej, czyli też na takim szybowcu latałem. W tym roku zdobyłem brązowy medal Mistrzostw Polski w klasie 15-metrowej, no i szykuję się do najważniejszych zawodów w sezonie, czyli do Mistrzostw Świata też w klasie otwartej w Australii. Jak zawsze przy Kutnowskim Domu Kultury odbywały się pokazy florystyczne, konkurs na najpiękniejszą różę wystawy, warsztaty florystyczne, udzielano również porad różanych. Gdybyśmy chcieli posadzić różę w pełnym słońcu, czy to się nam opłaca, czy taka odmiana jest? Jak najbardziej. Róże to dzieci słońca, kochają słońce, także to jest jak najwłaściwsze stanowisko. Musimy tylko uważać, żeby nie sadzić może w takich miejscach, gdzie mamy mur, gdzie to słońce będzie się nam bardzo kumulowało, to ta gorączka, żeby unikać takich miejsc. Natomiast jeżeli mamy przewiewne miejsce, a nasłonecznione, to już lepszych warunków nie możemy róży stworzyć. Jesień to czas, kiedy powinniśmy zadbać o to, by nasze róże przezimowały w odpowiedni sposób. Generalnie zalecamy cięcie radykalne wiosną, takie odmładzające, natomiast jesienią tylko obcinamy przekwitłe kwiatostany i zostawiamy pędy takie wysokie, jakie są, ponieważ mróz wchodząc od środka pędu dojdzie do pewnego momentu, ale nie przeniknie do korzenia. Natomiast jeśli przytniemy krótko jesienią róże, tym większe niebezpieczeństwo, że róża przemarznie. Także radykalne cięcie wiosną, jesienią tylko przekwitłe kwiatostany. 42. Świętu Róży dopisała fantastyczna pogoda, która, miejmy nadzieję, będzie również wspaniała w przyszłym roku. W lipcu 2015 roku rozpoczęła się budowa bloku komunalnego przy ulicy Kochanowskiego. Obecnie trwa już odbiór budynku. Prace nad nowym blokiem przy ulicy Kochanowskiego dobiegły już końca. Nad ich przebiegiem czuwał Zarząd Nieruchomości Miejskich, a oddanie lokali do użytku zaplanowano wstępnie na koniec października. Mamy budynek z 32 mieszkaniami, w pełni wyposażony. Lista lokatorów już jest zamknięta. Mamy potwierdzenia lokatorów o przyjęciu lokali. Także przewidywane zasiedlenie na początku, koniec października, początek listopada. Powinno się odbyć. Jakiej wielkości te mieszkania tam są? W budynku znajdują się lokale od 23 do 43 metrów kwadratowych, jedno- i dwupokojowe, pomalowane i wyposażone w media. Teren jest ogrodzony z parkingiem i placem zabaw. Całe zadanie wykonało przedsiębiorstwo wielobranżowo-usługowo-produkcyjne Przembud z Włocławka. Wartość budowy tego budynku to jest 2 750 000 zł. Z tego w tym roku zapłaciliśmy 1 700 000. W Centrum Teatru Muzyki i Tańca można oglądać wystawę prac Adama Kołakowskiego. Wernisaż tej wystawy odbył się podczas tegorocznego Święta Róży. W Centrum Teatru Muzyki i Tańca można oglądać pracę Adama Kołakowskiego. Wystawa zatytułowana jest Moja baśń. Wernisaż odbył się podczas Święta Róży. Artysta w swoich przedstawieniach balansuje na granicy dwóch światów, ziemskiego oraz metafizycznego. Próbuje zegarom odebrać wskazówki tak, aby nie dyktowały tempa i nakazywały ustawić się gdzieś na osi czasu. Maluje sceny pełne głębokiego uduchowienia, niematerialne. Elementem spajającym jest księżyc, który pojawia się niemalże na wszystkich obrazach. Ma on bardzo istotne znaczenie. Niegdyś dyktował rytm życia ludzkiego i natury, wyznaczał pory dnia i roku, uchodził za pośrednika między kosmosem a życiem ziemskim. Swą opieką okrywał także zakochanych. Do oglądania prac autora zapraszamy do Centrum Teatru Muzyki i Tańca. W weekend odbędą się szczególne, bo 60. dni nowej szansy. Kto będzie gościem specjalnym? O tym w materiale filmowym. Przed nami 60 dni nowej szansy. 17 i 18 września tradycyjnie w budynku przy ulicy Filipowicza odbędą się spotkania, podczas których będzie można dowiedzieć się więcej o tym, jak żyć w trzeźwości. Te dni właśnie będziemy chcieli poruszyć tematy, jak żyć w trzeźwości, jak wyznaczać sobie cele, jak je realizować. Ponieważ ludzie, którzy wychodzą z uzależnień,
nie wiedzą, jak sobie wyznaczyć, jaką drogę obrać, jak realizować cele, które sobie kiedyś tam założyli. O tym wszystkim będzie mówił magister Zbyszek Gurbaniak, który jest dyrektorem Teen Challenge w Polsce, dyrektorem dwóch ośrodków w Łękinie i w Wroczynie. Będzie też jego żona, pani Ewa Urbaniak, magister Ewa Urbaniak, która jest specjalistą terapii uzależnień, jest psychologiem. Ona też będzie do dyspozycji przez te dwa dni. Całe zadanie współfinansowane jest przez prezydenta miasta Kutno, realizowane w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Mam jeszcze wielką, ogromną prośbę do mieszkańców Kutna. My takie plakaty wieszamy zawsze w środę wieczorem i w czwartek rano one już są zaklejane. I mam szczególną prośbę właśnie do mieszkańców. Być może twój znajomy, przyjaciel, o którym nie wiesz, a może i wiesz, może ktoś z rodziny, będzie potrzebował pomocy i nie będzie mógł przeczytać tego plakatu. Zostawmy je do soboty. W sobotę już możemy je zaklejać. I to jest szczególnie taka prośba do tych, którzy plakatują ulotki o pożyczkach, o różnych, wielkie, wielkie ulotki, a te małe takie zaproszenia, niech one jednak, mam taką prośbę, niech one jednak będą do soboty, do kiedy rozpoczynają się Dni Nowej Szansy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym Lekcje z ZUS, którego celem jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wiedza na ten temat bardzo się im przyda w dorosłym życiu. Po co nam system ubezpieczeń? Dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe? Jak będę ubezpieczony jako pracownik? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu, którzy wezmą udział w kolejnej edycji projektu edukacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod nazwą Lekcje z ZUS. Jest to propozycja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla szkół, aby w ramach projektu, który należy przeprowadzać z różnych zakresów, my proponujemy akurat, żeby to była tematyka związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, chodzi o przeprowadzenie jednej lekcji i zrealizowanie projektu, który byłby dotyczącym tematyki ZUS-owskiej, ubezpieczeń społecznych. I mógłby być realizowany, czy to poprzez jakąś pracę plastyczną, czy mógłby to być komiks, film, projekt. Projekt, z którego później jest cena wystawiana przez szkołę. Najlepsze prace byłyby wtedy przekazywane do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no i byłyby one wtedy też zamieszczone na naszych stronach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zaprasza do współpracy przy realizacji projektu. Młode pokolenie nie powinno wchodzić w dorosłe życie, nie posiadając choćby elementarnej wiedzy o sprawach, z którymi się zetknie, gdy będziesz pracować czy prowadzić działalność gospodarczą. Jeżeli chodzi o lekcje z ZUS, które są przeznaczone dla szkół ponadgimnazjalnych, tutaj mamy cztery lekcje, które przeprowadzane są w szkole, a następnie olimpiadę wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. To jest trzyetapowy konkurs. Najpierw odbywa się w szkole, później na etapie wojewódzkim. No i najlepsza reprezentacja województwa jedzie do Centrali ZUS w Warszawie, gdzie bierze udział w ogólnokrajowym już konkursie olimpiadzie. W sprawie udziału w projektach można się kontaktować drogą elektroniczną, telefonicznie bądź pocztą tradycyjną na adres pierwszego oddziału ZUS w Łodzi. Dotychczas dzięki projektowi Lekcje z ZUS swoją wiedzę o ubezpieczeniach społecznych poszerzyło blisko 30 tysięcy uczniów. Dla szkół Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował projekcje multimedialne, przygotował zeszyty dla nauczycieli wraz ze scenariuszem lekcji oraz zeszyty dla uczniów. Jeżeli chodzi o opiekę merytoryczną, również Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie ją prowadził dla nauczycieli, dla szkół. Także nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Państwa do współpracy, prosić o to, żeby szkoły się zgłaszały. W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie mieszkańców Dziennego Domu Pomocy Społecznej, którzy to zorganizowali występ pod tytułem Wesele Regionalne. Zaproszeni zostali dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy domu.
Kilka tygodni wspólnych spotkań i niełatwej nauki śpiewu, a efekt zdumiewający. Mieszkańcy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kutnie stworzyli występ pod tytułem Wesele Regionalne. Przedstawienie odbyło się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie. Część mieszkańców zagrała w spektaklu, inni mogli zobaczyć efekt tej wspólnej pracy. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, ponieważ debiutujemy z występem, który stworzony został przez mieszkańców Dziennego Domu Pomocy Społecznej jako zespół śpiewaczy. I właśnie dzisiaj próbujemy wystąpić. Na ten występ zaprosiliśmy najbliższych, znajomych, te osoby, które chciałyby zobaczyć, jak właśnie pracujemy, jak się bawimy i w jaki sposób spędzamy wolny czas. Wśród to trudna sprawa. Trzeba się wystroić, przygotować przyjęcie dla gości, a to jest przecież trudne pieniężnie. Potem każdy ma jedną szansę, żeby powiedzieć sobie tak. A jak zamieszkają razem, to młody nawet nie wie, jak szybko zostanie jaroszkiem. Nie będzie waruził, jak żona będzie mu przygotowywała na obiad same warzywka. Nie będzie mu robiła schabowej. Taka przyszłość go czeka. Poza sztuką liczyło się w nim jeszcze coś – integracja oraz to, że seniorzy po prostu czuli się potrzebni. Głównie tutaj chodzi o aktywność osób starszych. Ja po prostu jestem pełna podziwu dla tych osób, że chce im się chcieć, bo naprawdę mimo wieku, mimo chorób, mimo różnych przeszkód zdrowotnych starają się przychodzić i chętnie biorą udział w tych występach. Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym najczęściej dla określonej liczby osób, a celem jest zorganizowanie czasu wolnego pensjonariuszom, osobom w wieku poprodukcyjnym z danego terenu. Może być to pomoc w zaspokojeniu ich potrzeb, a także wsparcie w samodzielnym egzystowaniu w środowisku lokalnym. Głównym celem jest aktywność, czyli różne robótki na drutach, zajęcia terapeutyczne, zajęcia plastyczne, na których wytwarzamy. Szyjemy, tworzymy wystrój sali, szczególnie na wyjątkowy dzień, jakim są święta. Staramy się właśnie uświetnić to w taki sposób, żeby to było widać. Wczoraj obchodzono mały jubileusz istnienia w Kutnie szkoły Wing Tsun Kung Fu. Jak wygląda ta sztuka walki, można się przekonać, oglądając materiał Radosława Wąsa. Minęły 2 lata od momentu otwarcia szkoły nauki Wing Chun Kung Fu w Kutnie. Wing Chun Kung Fu jest sztuką walki mającą nauczyć sobie radzenia w sytuacji, kiedy jesteśmy zagrożeni. Dokładnie 2 lata temu zrobiliśmy pokaz. Dzięki obecnemu uczniowi, jednemu z najbardziej zaawansowanych adeptów, mieszkańcowi Kutna, Marcinowi Jóźwiakowi, możemy dzisiaj ćwiczyć 2 razy w tygodniu ten piękny system. System ten ćwiczył m.in. Bruce Lee, bardzo sławny aktor, oraz jego nauczyciel, wielki mistrz Ip Man. O samym wielkim mistrzu powstało już kilka filmów fabularnych. Dosyć znana postać na wschodzie. Jeden z wielkich mistrzów sztuk walki. My reprezentujemy linię przekazu według mistrza Longtinga. Należymy do polskiego stowarzyszenia Wing Chun, prowadzonego w Polsce przez Sifu Marka Mikulskiego.
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek w Zespole Szkół nr 1 w Kutnie. Mieszkańcy gmin powiatu kutnowskiego mogą już korzystać z bezpłatnych siłowni wewnętrznych, które powstały dzięki grantom norweskim. Do tej pory siłownie otwarto w Dąbrowicach, Strzelcach, Kutnie, Oporowie i Bedlnie. Byliśmy z kamerą na otwarciu siłowni w Zespole Szkół nr 1 imienia Stanisława Staszica w Kutnie. Ta konkretnie siłownia będzie otwarta od godziny 10 do godziny 19. Na początku oczywiście dla uczniów szkoły i dla młodzieży, a po południu dla wszystkich chętnych mieszkańców powiatu. Ze sprzętu można korzystać bezpłatnie. A czy wiemy, jaki sprzęt mamy tutaj zakupiony? Tak, mamy zakupione stepery, wioślarze, rowerki stacjonarne, orbitreki i bieżnie do biegania. Panie dyrektorze, jakie korzyści pan widzi z otwarcia tej siłowni dzisiaj? No, przede wszystkim nasza oferta edukacji sportowej będzie bardziej atrakcyjna. Jest tu sporo sprzętu takiego, na który nas nie stać. Myślę, że i zarówno dla dziewcząt, dla chłopców, myślę, że i dla mieszkańców. To będzie fajny pomysł na spędzenie czasu, na rozruszanie się. Dobry pomysł. Siłownia ma promować zdrowy i aktywny tryb życia. Przede wszystkim chodzi o promocję zdrowego stylu życia, który był zawarta ta promocja w projekcie PL13 Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie. Będziemy promować to wśród wszystkich mieszkańców powiatu kutnowskiego. I siłownia jest ogólnie dostępna, bo jest bezpłatna. Te firmy, w pewnym sensie jest to tylko konkurencja do firm prywatnych, ale nie każdego jest stać na ćwiczenie, jeżeli nie ma odpowiedniego zasobu środków finansowych. Więc zachęcam wszystkich naprawdę do korzystania z naszej siłowni. Zaletą siłowni jest nie tylko to, że korzystanie z niej jest całkowicie bezpłatne, ale także korzystający nie muszą martwić się o niekorzystne warunki atmosferyczne. Cały rok non-stop mieszkańcy powiatu, w tym młodzi ludzie również, mogą korzystać z urządzeń, które właśnie zostały przekazane. To jest pierwsza zaleta. Druga to oczywiście taka długofalowa. Propagujemy przede wszystkim kulturę fizyczną, nowe możliwości, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu. Rzeczy, które być może były problemem dla mieszkańców powiatu, ponieważ zawsze zastanawiali się, no tak, to dodatkowy wydatek, jeśli chce iść na siłownię, jeśli chce skorzystać z nowoczesnego sprzętu. W tym przypadku całkowicie za darmo każdy, kto tutaj przyjdzie i będzie chciał skorzystać z tych urządzeń, może z nich mieć pożytek, może dbać o swoje zdrowie. No i to jest idea właśnie projektu PL13. To jest druga siłownia, która została otwarta. Oczywiście w każdej gminie zostaną takie siłownie otwarte. Tak, oczywiście projekt został tak skonstruowany, że każda gmina mniej więcej taki sprzęt dostanie do użytku dla własnych mieszkańców. W związku z tym we wszystkich gminach powiatu kutnowskiego wszyscy mieszkańcy będą mieli darmowy dostęp do urządzeń pozwalających im rozwijać tężyznę fizyczną albo po prostu być aktywnym fizycznie. Odwiedziliśmy także Bedlno, gdzie siłownię otworzyli przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie Marek Jankowski, kierownik projektu Anna Konwerska i rzecz jasna gospodarz gminy Krzysztof Kołach. Się bardzo cieszę, chociaż sceptycznie byłem nastawiony, jak były te pierwsze dni pikników. Myślałem, że to będzie tylko kupę szumu i nic więcej, a później jak się przerazało, to te warsztaty kulinarne, przyjazd takich znanych postaci, którzy rzeczywiście się zajmują żywieniem, udział i co podkreślała pani Ania tu przed chwilą, duże zainteresowanie mieszkańców gminy, szczególnie pań. I później ta siłownia, czy Centrum Aktywności Fizycznej, do tego badania profilaktyczne, to jestem zdumiony pozytywnie i tu z tego miejsca jeszcze raz dziękuję panu staroście za podjęcie słusznej inicjatywy. Wkrótce otwarte zostaną kolejne siłownie, ale nie byłoby siłowni, gdyby nie pieniądze z projektu PL13 Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie. Projekt ten realizuje powiat kutnowski. W nocy przelotne opady, temperatura 10 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 998 hektopaskali.
W niedzielę przejściowe zachmurzenie, temperatura 18 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale. W nocy zachmurzenie duże, temperatura 6 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. W poniedziałek przejściowe zachmurzenie, temperatura 18 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali.